Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. W opisie tego filmu jest link, przez którego jeśli wejdziecie i kupicie gry w tym sklepie, ale tylko wchodząc przez ten link, możecie mnie wesprzeć. Tylko tak mówię, informuję, jakbyście chcieli. Nie musicie, ale możecie. Nie no, jak będziecie chcieli gdzieś tam kupić gry, tam można na G2 naprawdę tanio te gry dostać. Niektóre, no nie wszystkie, ale większość ja tam kupuję właśnie i są tanie i są w dobrych cenach. No bo kupuje się od różnych sprzedawców, jak na Allegro na przykład, sprzęty. W każdym razie, dzisiaj zajmiemy się Insurgentem i no tak, ja słyszałem, że ma kilka ciekawych opcji tuningowych. Nie wiem dokładnie, jakie to są opcje. Samochód jest ponoć bardzo szybki i potrafi robić właśnie to. Zajebiście taranować samochody i nie traci przy tym dużo prędkości. Jest mega stabilny, zachowuje się jak czołg dosłownie. To jest świetne. On naprawdę super spisuje się na terenach, na małych jakichś tam wybojach. Zaraz wam to zademonstruję, tylko na razie pojedziemy go sobie oczywiście stunigować. No kurde, opcja kurde z taranowaniem samochodów jest uzależniająca od tego samochodu. Na pewno zainstalujemy sobie tutaj opony offroadowe, koła offroadowe. Nie wiem, czy będziemy zmieniać, zobaczymy jakie są tutaj zainstalowane. Z tego co widzę, to są nawet całkiem spoko. Nie mam pomysłu na kolor jakiś konkretny dla tego auta, ale coś tam na pewno sobie wymyślimy. No i dobra, tu mamy na uboczu warsztat tuningowy. Zajedźmy sobie i sprawdźmy, co mamy do dyspozycji w tym aucie. Nie jestem pewny, czy jest dużo tych opcji, bo tak naprawdę jakoś u innych osób nie zwróciłem na to uwagi. Ale auto jest niesamowite, musicie przyznać pod tym względem, że może taranować no, inne pojazdy. To jest świetne. Kurde, ale jest też pokaźny no i wygląda na to, że ma naprawdę spory pancerz. Silnik. Materiały to nie. Ciężarówkowy. Fajnie, to będzie pasowało tutaj. Ksenonowe reflektory. Stawy neon. No nie wiem, czy dodawać neony, to jest sens. One są za wysoko zawieszone, żeby można było je zauważyć. Może. Okej, dajmy sobie takie coś. I kolor. No nie wiem, jaki tutaj wybrać, naprawdę. Chromowany by wyglądał tak, moim zdaniem jest to lipa. Matowy. Widzimy leciutką taką fakturę na tym samochodzie. Nie wiem, co ona ma oznaczać, ale jest taka faktura. Biały? Nie wiem, co tu wybrać. O kurde, matowych kolorów nie mam zbyt wiele. O, czarny wygląda spoko, ale sporo osób właśnie pomalowało Insurgenta na czarno. Także nie wiem, czy to jest dobra opcja. Pomarańczowy wygląda okropnie, moim zdaniem. O, różowy. Dajcie spokój. O, złoty. Brązowy. Takie właśnie, myślę, że szpitalne kolory będą pasowały do tego Insurgenta. Nocny błękit. Za nocny. Zbyt jaskrawy. Ciężko się na coś zdecydować. O! Jasny bukowy brąz. To mi się podoba. Wybierzmy sobie. No i jeszcze mamy opcję tuning, znaczy kolorowania dodatkowych elementów. No chyba to było. Jasny, bukowy, brąz, myk. No dobra, mamy coś takiego. Teraz, a no właśnie, tu nie możemy chyba dać perłowego koloru, zobaczcie. A nie, bo to jest dodatkowe, a można, dobra, spoko. Zróbmy sobie może... Nie, ale paskudnie wygląda. Na niektórych samochodach ładnie to takie coś wygląda, ale... No, taki lekko świecący. A może dajmy właśnie jeszcze taki głębszy ten kolor brązowy. O! Dobra. Możemy sprzedać za $372,750. No i zawieszenie. Czy my chcemy tutaj mieć niskie zawieszenie? Moim zdaniem fajnie, jeśli ten samochód jest wysoki. I instalowanie zresztą obniżenia nie ma większego sensu, bo raz, że to obniżenie nie jest jakieś super duże, to, a dwa, to jest samochód terenowy i raczej
na tereny lepiej, jeśli będzie on wyżej zawieszony. Skrzynia biegów. Myk. Turbo. Myk. A coś czuję, że tutaj niewiele jest tych opcji. Weźmy sobie na teren. O, a, to fabryczne. Te są takie, no te są nawet spoko, te ostatnie. Jakiś tutaj fikuśnik nie będziemy instalować. A weźmy, zobaczmy luksusowe, jak by wyglądały. Ojej! Ale są ludzie, którzy naprawdę instalują takie felgi w tym samochodzie. Czy w takich samochodach. To wygląda okropnie. Już lowriderowe wyglądają lepiej. Naprawdę. Już prędzej bym te zainstalował niż tamte. Muscle. Muscle carowe też lepiej, jeśli chcemy jeździć nim po mieście. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo tak samo te czy tamte opony jeżdżą tak samo i na asfalcie, i na piachu, i na czymkolwiek w tej grze. No ale chodzi o taki aspekt może czysto kosmetyczny, tak? Kolor kół. Antracytowa czerń. Projekty opon. No, myślę, że tutaj warto sobie, chociaż ja wiem, to jest samochód bardziej wojskowy. A dobra, dajmy bez tych białych napisów. Te białe napisy są takie zbyt jaskrawe. W ogóle to kozacko wygląda moim zdaniem. Kuloodporne opony są standardowo zainstalowane w tym samochodzie. Kolor spod opon, dymu spod opon dajmy czarny i tak. Czy chcemy tutaj czarne szyby? Myślę, że lepiej będzie mieć czarne szyby, bo zawsze to headshota z zewnątrz, z boku będzie trudniej trafić osobom, które będą nas ścigać. Te szyby chyba nie są kuloodporne, możemy to zaraz sprawdzić chyba. Wiem, że w Kurumie są, ale tutaj chyba nie są. Natomiast fajnym aspektem tego samochodu jest to, że możemy go do niego strzelić kilka razy z wyrzutni rakiet i on się nie rozwali. O, nie wiem ile ładunków trzeba do niego przyczepić, aby się rozwalił, ale jest naprawdę odporny na ataki. Naprawdę, bardzo odporny. Ojej, mamy tutaj nawet cyfrowy prędkościomierz, to jest bardzo ciekawe. Zobaczymy ile kilometrów na godzinę pojedzie. Przyjemną sprawą jest to, że auto naprawdę bardzo fajnie przyspiesza, mimo tego, że jest bardzo duże i z tego co widzimy też ciężkie. No dobra, 90 mil na godzinę. I 92, zobaczymy, to jest i tak sporo jak na taki duży samochód. Trzeba mu to przyznać, 100 mil na godzinę. Jechał już. No dobra, wydaje się, że więcej nie pojedzie, sprawdźmy teraz właśnie go na terenach. No oczywiście pod górę tutaj większość samochodów podjeżdża w ten sam sposób. Samochody od tych terenowych, znaczy terenowe od tych takich jak tutaj, na przykład ten Sultan, różnią się jedynie tym, że mają większy prześwit i też niektóre auta terenowe, no niestety to zawieszenie mają dosyć twarde, to jest bardzo dziwne moim zdaniem. Ale Insurgent ma bardzo fajne zawieszenie, bo ma to zawieszenie miękkie i większość terenów pokonuje bardzo, bardzo fajnie. Tutaj mamy teren z tamą, ale chciałbym się udać na pustynię, gdzie właśnie testowałem początkowo Insurgenta i kiedy to zrobił na mnie największe wrażenie, bo naprawdę świetnie działał, tak? Okej, tutaj mamy tamę. Prosiliście mnie, abym tutaj właśnie przyjechał sobie jakimś samochodem terenowym i sprawdził możliwości jakiegokolwiek samochodu terenowego tutaj właśnie. Insurgent jest bardzo szybki i świetnie się nim jeździ, bardzo fajnie się prowadzi. Ma napęd na 4 koła. Sprawdźmy. No kurde, no. Zaraz go wybuchnę. Tak, już on mnie chce wybuchnąć, super. Niech spróbuję. O właśnie, możemy sprawdzić możliwości tego samochodu przy okazji. Widzicie, że jeden wybuch mu nic specjalnie nie robi. Co innego możemy powiedzieć o Sultanie. A nie wiem czy go trafię, chyba go trafiłem. Dałem mu bombkę zbliżeniową, a więc wybuchł po czasie, bo ta bombka była blisko niego. Także na razie, twój Sultanek się pożegnał z życiem.
No, Insurgenta możemy także przejechać przez takie miejsca. Ups, ups, atakują mnie. Kolejni. Także jestem smakowitym kąskiem, jak widać. Kolejne uderzenie od jakiejś rakiety, każdy inny samochód by już się rozwalił. Ale nie Insurgent. Także jest to bardzo fajny test tego samochodu tutaj. Ups, ups, to ten koleś? Nie, ale no, sorry. Niestety, no, bałem się, że mnie rozwalisz. Musiałem jechać. Także wszyscy będą mnie tutaj atakować, bo też na minimapce jestem widoczny nie jako gracz, ale jako kierowca, jako insurgent po prostu. Wiecie, o co chodzi. Na pewno osoby, które grają właśnie w GTA 5, GTA Online, wiedzą, o co chodzi. No. Także wszyscy chcą mnie atakować, krótko mówiąc. I no co, Insurgent. Tutaj zobaczcie, jak śmiga po bezdrożach. Po naprawdę takich wertepach, gdzie większość terenowych samochodów sobie kiepsko radzi, Insurgent spisuje się świetnie. Fajnie połyka wszystkie te drobne nierówności i te większe nierówności także. Przez to przejedziemy, od tak, o, przejedziemy, fajnie. Zobaczmy, jak poradzi sobie z samolotem. Uhu! Nieźle. Nie spodziewałem się, że wybuchnie, ale kurde, no. Wybuchł. Myk. W powietrzu też steruje się nim świetnie. Samochód w prowadzeniu wydaje się lekki. Ale jeśli przyjdzie nam do zderzenia z czymś, okazuje się, że jest bardzo ciężki. To jest ciekawe. Tutaj mamy kilka samochodów, kilka radiowozów. Sprawdźmy. O kurde, jak sobie z tym poradzi. Radzi sobie świetnie. Uuu, no zobaczcie, praktycznie się nie zatrzymał. Świetny samochód. Ciekawe zresztą, jakby robiło się nim finał napadu Pacific Standard. Byłby pewnie problem, bo on nie ma kuloodpornych szyb niestety i ktoś by mógł mnie zabić w środku. Ale widzicie, że w tej sesji gracze próbowali mnie zaatakować. No i z mizernym skutkiem udało mi się przetrwać kilka ataków z wyrzutni rakiet. Ponoć i jeszcze w sumie bombki. No, jedna bombka wybuchła dokładnie na mnie, druga blisko mnie. Udało mi się przetrwać te ataki. A zaraz sprawdzimy, ile jeszcze ten insurgent wytrzyma. Sprawdźmy, czy przestrzelę te okna. Tak, one są już przestrzelone. Ja tutaj dałem chyba limuzynowe. I one po prostu wyleciały, także widzicie, przestrzeliwuję je, no tu nic nie ma, nie ma tych już szyb. Dlaczego na przykład nie zrobi się w Kurumie, ale Kurumę za to można rozwalić od razu przy pomocy wyrzutni rakiet. Ciekawe, że namierza mi mój pojazd. Tak? Także to jest naprawdę fajna sprawa, dalej możemy tym samochodem się poruszać. Nie wiem, ile on już przetrwał, ale no kilka ataków na pewno. Tym bardziej, że dostałem jedną rakietą w tyłek, jak jechałem i samochód dalej normalnie się prowadził. Troszeczkę go tam zarzuciło, ale nie na tyle, abym nie mógł go opanować już w ogóle. Mam jeszcze inne rakiety. On nie jest niezniszczalny, on przyjmuje gdzieś około 2-3 rakiety może. A, ktoś tutaj próbuje mnie... Teraz chyba wybuchł, czy nie? Jeszcze nie wybuchł? Bez kitu. Jeszcze może śmigać, to bardzo ciekawe. Jeszcze może śmigać, mimo naprawdę z wielu ataków od innych graczy, moich, w ogóle dwie rakiety przyjął już. Myślę, że możemy go zniszczyć przy pomocy ładunków detonowanych zdalnie. Ale jeszcze raz spróbuję mu przyłożyć z rakiety i zobaczymy. No, w końcu wybuch, także naprawdę niewiele mu już brakowało, ale jestem pod wrażeniem, bo nie spodziewałem się, że aż tyle wytrzyma. Kurde, no nieźle. Ktoś tutaj mnie zaatakuje? Jednak nie. Próbujemy go namierzyć. Nie namierzy, policja mnie tutaj zaraz zamorduje. Ale, uwaga! Uciekł. Ach, kurde, skubaniec. Próbowałem go rozwalić, ale no niestety. Także kurde, no Insurgent robi wrażenie, nie spodziewałem się, że jest aż tak bardzo wytrzymały. Ja wiedziałem, że on jest wytrzymały, ktoś zrobił robotę za mnie. Nie wiedziałem, że on jest aż tak wytrzymały, ale no kurde, jednak jest bardziej niż myślałem.
Jest dosyć szybki. To, że jest szybki, to wiedziałem. Myślałem, że ma jakieś dodatkowe opcje tuningowe typu zderzaki albo coś takiego. No ale jednak przeliczyłem się, nie ma nic z tych rzeczy. Możemy zmienić jedynie kolor, ulepszyć pod względem, nie wiem, tam osiągów i tego typu rzeczy. Jeszcze zajrzymy sobie do Legendary Motorsport i kupię następny samochód na, myślę, kolejne tuningowanie. I to jest coś na kształt Pagani Huayry. Tak? Tak. On kosztuje niecałe 2 miliony dolarów, także nie wiem, jaki kolor sobie wybrać. Biały może. I zamówmy go sobie do... Gdzieś na pewno mam wolne miejsce, dobra. Tutaj sobie zamówiliśmy, no i git. Będę miał nowy samochód. Aha, jeszcze są tutaj jakieś inne do testowania, ale to chyba nie będą mnie interesowały te dwa. Wiem, że one może tam mają jakieś fajne opcje, też można się z boku na przykład złapać. Inny gracz może się z boku złapać w tym samochodzie, ale no jak dla mnie to nie jest ciekawa opcja. Jakoś mnie nie interesują te modele jako tako. Tak? Na pewno będziemy sobie... O, jeszcze tego mogę kupić w sumie. Tak? Tego też sobie będziemy testować w którymś tam odcinku. Tak. No i okej. Zakup jest. Zapraszam was koniecznie na następne odcinki z tej gry o tuningach samochodów. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Co lubię robić. No i właśnie byłem sobie w takiej galerii, no i kurde, zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Fajna sprawa i w ogóle fajny pomysł, bardzo odważny zresztą, no bo takie galerie, zakładanie tych galerii to jest sposób na biznes, ale dosyć ryzykowny, no bo tu musisz wybrać odpowiednie miejsce, gdzie wiesz, że to na 100% się przyjmie, że przyjdą...